Cześć, tutaj Marcin. Witam w kolejnym odcinku z Football Manager 2022 w Pogoni Szczecin. W kolejnym fascynującym odcinku. No, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie oczywiście. Lecimy. Pierwsze co, rozegrałem kilka meczów. Miał tam być jakiś mecz z jakąś inną drużyną, ale będziemy z Wisłą Kraków. Taki mecz na szczycie. Mamy już 6 stycznia, a więc jesteśmy po Mistrzostwach Świata. A więc, no, żeby nie było, no, zobaczymy te Mistrzostwa Świata, co tam się wydarzyło. We finale Włosi wygrywają z Hiszpanią. We finale Mistrzostw Świata, jeśli ktoś tam chce zobaczyć grupy. W grupie A Meksyk, Walia, niespodzianka, Wybrzeże Kości Słoniowej wyeliminowane przez Walijczyków i Meksykanów. W grupie B Francja, Chorwacja, Nigeria na trzecim miejscu, czyli tutaj niespodzianki żadnej nie było. W grupie C Hiszpania, USA, Bośnia, Japonia, czyli Hiszpania, USA awansują do kolejnej fazy. Anglia, Urugwaj w grupie D awansują. Grupa E Portugalia, Senegal, Kolumbia, Kostaryka, czyli Portugalia i Senegal awansują. No troszkę niespodzianka ta Kolumbia. No myślałem, tutaj będą walczyć z Senegalem, no ale jednak Senegal wykazał się o wiele lepszy. W grupie F największa chyba niespodzianka: Korea Południowa eliminuje z Mistrzostw Świata Argentynę. No po prostu, no, jest na drugim miejscu. Dwa mecze wygrane. Z kim oni wygrali? No wygrali z Argentyną 3 do 2. Czyli no, wielka niespodzianka: Korea Południowa eliminuje Argentynę. W grupie G Belgia, Holandia, tutaj żadnej jakiejś tam wielkiej niespodzianki nie było. I w grupie H Brazylia i Niemcy, też żadnej niespodzianki nie było. W drugiej rundzie Chorwacja przegrywa po dogrywce z Meksykiem, Francja przegrywa niespodziewanie, no to też jedna z wielkich niespodzianek, w pokarnych z Walią. Hiszpania rozgromiła Urugwaj 5 do 0, USA przegrywa po dogrywce z Anglikami, Korea Południowa, kolejna wielka niespodzianka, eliminuje Portugalię z Mistrzostw Świata. Włosi wygrywają z Senegalem, Belgia przegrywa z Niemcami i Brazylia wygrywa po dogrywce z Holandią. To w drugiej rundzie. W ćwierćfinale Meksyk przegrywa z Anglią 2 do 3, Walia przegrywa z Hiszpanią 1 do 3, tak samo przegrywa Korea Południowa, no największa niespodzianka tych mistrzostw, z Brazylią 1 do 3 i Włosi po dogrywce, no, wysoko wygrywają z Niemcami 4 do 1. W półfinale Anglia przegrywa z Włochami, Hiszpania wygrywa z Brazylią po dogrywce. No i tak jak wam mówiłem, no baraż jeszcze. Baraż: Brazylia przegrywa z Anglikami i we finale, tak jak wam mówiłem, Włosi wygrywają 1 do 0 z Hiszpanią. No Włosi, mistrzowie Europy, którzy, no tak jak wiecie, no, trafili do dosyć ciężkiego drzewka teraz w tych barażach, jeśli chodzi właśnie o te mistrzostwa Europy w Katarze, gdzie najpewniej spotkają się we finale z Portugalią. No i zobaczymy, no jedna z tych drużyn na pewno na mistrzostwa świata nie pojedzie. Bramki: królem strzelców mistrzostw świata został Ciro Immobile. Włochy 10 bramek, czyli no dużo, ale też teraz gra się o wiele więcej tych meczów na Mistrzostwach Świata, więc no strzelił. No 10 i tak jest sztuka strzelić, nawet jeśli jest dużo tych drużyn, bo futbol po prostu poszedł o wiele bardziej do przodu. Jeśli chodzi o nasze sprawy ligowe, po meczu to było z Romą, który przegraliśmy. Tylko właśnie nie pamiętam, który to był mecz z Romą, który przegraliśmy, ale to chyba był ten 1 do 2. Nie, to był chyba tam ten mecz na 3 do 1, który przegraliśmy. Remis z Piastem 0 do 0, remis z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów. No to nasze jedyne punkciki, jakie tam wywalczyliśmy, to właśnie były dwa remisy. Gromimy Stal Mielec 6 do 2. Po takim, no, dosyć ciężkim meczu, tak? Jakoś nam to szło jak po grudzie, ale w drugiej połowie jakoś tam się rozpędziliśmy. 3-1 z Jagiellonią, 3-0 z Legią w Pucharze Polski w pierwszej rundzie. Z Lechem przegrywamy oczywiście w lidze 4-2, no z tym Lechem ciężko, ciężko się nam gra. Z Dynamem Kijów przegrywamy 1-2, no szkoda tego meczu, bo nie graliśmy jakoś tam tak źle. No ale no niestety porażka. Z ŁKS-em w lidze wygrywamy
2 do 1 ze Sportingiem, to jest nasz drugi punkcik osiągnięty w Lidze Mistrzów po bramce wyrównującej Luki Zachowicia. 1 do 1 remisujemy w tym meczu z Widzewem, 3 do 0 ładne, łatwe zwycięstwo. Z Romą przegrywamy 1 do 2, no już wcześniej odpadliśmy z tej Ligi Mistrzów, a więc no trudno, ale do 89 minuty też był bardzo dobry mecz, dosyć wyrównany. Tak jak był to ten pierwszy mecz, no mało szczęścia chyba mieliśmy no, w tym meczu z Romą, w jednym i w drugim, u siebie i na wyjeździe, no ale no, szczęście sprzyja lepszym. Roma w dwóch meczach nas pokonuje. Ze Sandecją w Pucharze Polski w drugiej rundzie wygrywamy. Te towarzyskie mecze, no tutaj z Celtą Vigo wygraliśmy 5-1, taki jakiś niespodziewany rezultat. I z Wartą Poznań wygrywamy 1 do 0. Dzisiaj meczek z Wisłą Kraków, do którego właśnie teraz przechodzimy. Taktyka, troszkę zmieniłem tą taktykę. Dalej będziemy grać, dalej. No, od początku będziemy grać skrzydłowymi, ale skrzydłowymi, no takimi. To jest tylko jeden skrzydłowy. To jest taktyka taka, no troszkę też ściągnięta, podpasowana pod naszą drużynę. Od RDF Tactics, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, ale no to właśnie od tego tam no, pana, który robi właśnie tam takie właśnie fajne taktyki, przeniesione po prostu z jakichś tam znanych trenerów do Football Managera. Taka taktyka podpasowana pod nasz zespół troszkę, no musiałem tam pozmieniać im troszkę te zadania i to wszystko. Nękający napastnik, Oszbolt, Rocza oczywiście odgrywający, odwrócony skrzydłowy, tutaj na boku będziemy grali bocznym rozgrywającym, takie troszkę dziwne, Begić się na to nadaje. Nie za dobrze jeszcze, ale no nie gra ostatnio dobrze ogólnie. No ale będziemy go na tą pozycję trenować. Jak nie, to zmienimy, po prostu odwrócony skrzydłowy będzie grał i będzie wszystko no, po staremu, powiedzmy. Toudy dostanie parę kopniaków i wszystko będzie tak jak dawniej. Defensywny pomocnik, bo to jest no to jest to, co najbardziej mi przeszkadzało w tej 4-3-1-2. Znaczy dalej mamy tą taktykę tutaj, ale no to w tej taktyce no po prostu, gdzie to jest, w fazie przejścia, kiedy robimy kontratak, właśnie on, ten pomocnik, zawsze też wychodzi do przodu. Tak jak widzicie tutaj na tym obrazku po zdobyciu piłki. Ten pomocnik zawsze wychodził mi do przodu i później była kontra i tutaj na środku tego pola, powiedzmy no całego, nie było tego defensywnego pomocnika, który po prostu mógł przerwać ten kontratak faulem, no obojętnie, czy odebrać piłkę, no obojętnie. No i właśnie tak zostawiłem tego defensywnego pomocnika, tutaj Dąbrowski będzie grał, no zależy kto, no ale to będzie defensywny pomocnik, żeby po prostu potrafił tutaj w tej linii blisko środka pola no, odebrać tą piłkę. I co? I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tu w obronie nic się nie zmienia. Bramkarz libero oczywiście. I taką taktyką sobie zagramy dzisiaj z Wisłą Kraków do meczu, którego jeśli nic nie pochrzaniłem, to już przejdziemy. No Pajowicz, szkoda, że no chyba ciebie wystawię, bo Zech to się w ogóle nie nadaje do gry na boku. Znaczy to jest prawy obrońca, ale no on nie umie w ogóle wrzucać piłki. O, dlatego nie lubię Zecha na prawej stronie. Dobra, Pajowicz zagra w tym meczu. Co do linii naszej środkowej, tutaj to chyba nic nie będzie, żadnych zmian. Mamy kilku kontuzjowanych zawodników, jak Kamil Drygas, za którego wpłynęła oferta. Za którego wpłynęła oferta z Middlesbrough chyba, czy to już no, nie pamiętam, ale ktoś chciał go kupić. Kubicki kontuzjowany, Matynia oczywiście kontuzjowany jeszcze przez parę tygodni po tej jego kontuzji strasznej, tam ilość tam miesięcznej 8 czy 9. Żukowski kontuzjowany jeszcze przez parę dni. Turski teraz właśnie niedawno odniósł kontuzję, no i Łęgowski nie zagra, bo po prostu nie mamy gdzie go już wrzucić. No i tyle, no to takie większe nowości. I jeszcze wpłynęła oferta za
Luisa Matę z Middlesbrough, 625 tysięcy z Armenii, nie chce tam odchodzić i ja też nie chcę, żeby on tam odszedł. No, wolałbym, żeby został z nami. To jest bardzo dobry, jak na naszą ligę, lewy obrońca. Dla mnie, no, lewy obrońca. No, wiele, wiele tych asyst ma chłopak i wolałbym, żeby został, no ale taka oferta 600 ileś tysięcy, no to nie zdarza się często, aczkolwiek no, pieniędzy nam po tej Lidze Mistrzów nie brakuje. 12 milionów, 12,5 miliona, no tutaj straciliśmy dużo pieniędzy, na przykład w miesiącu to jest między, no wrzesień to był chyba gdzieś tak, straciliśmy 14 milionów, bo musieliśmy za stadion zapłacić, tam chyba było coś takiego. No i nie tu było, tylko wydatki, o. To wydatki gdzieś tutaj były 6 milionów, no to właśnie wypożyczenie stadionu czy tam coś takiego. No i dlatego ten budżet mamy tam tylko 12,5 miliona, czyli no, no za ten stadion za dużo płacimy, powiedzmy, nie wiem, za ten nowy. Więcej, no wielu zawodników, wieloma zawodnikami interesują się kluby zagraniczne, no ale to jeszcze zobaczymy. U nas te okienko transferowe jeszcze się nie zaczęło. Zacznie się dopiero, już wam mówię, 1 lutego. No to tak dziwnie, no bo trwa ogólnie od 1 stycznia, dlatego te kluby wszystkie próbują nam podkupić tych zawodników. Dobra, lecimy już na meczek z Wisłą Kraków, bo tutaj nic więcej do powiedzenia o tym nie mam. Jesteśmy już w zapowiedzi meczu przeciwko Wiśle Kraków. Tak jak widzicie, nasz skład. Wisła, no tutaj oczywiście w Wiśle bardzo niebezpieczny będzie Kliment. Ostatni mecz zresztą z Wisłą w lidze przegraliśmy 1-0. Wisła zaraz prawie za nami, 32 punkty, a więc tylko 3 punkciki straty do naszej drużyny. No, jeśli przegramy, no to to mistrzostwo już będzie tam, no, no ciężko je wywalczyć. Lech bardzo dobrze w tym sezonie gra, dlatego też jest pierwszy strzał Klimenta, co no, no Kliment będzie groźny. Może jakoś nam się coś tutaj uda. Dąbrowski z rzutu rożnego. Nie wiem, dlaczego na krótko zagraliśmy ten rzut rożny nawet, bo chyba mamy coś innego ustawione. To nie wiem, dlaczego tak na krótko zagraliśmy. Oszbold z Grosickim, Mata po lewej stronie. Będzie pierwsza asysta Maty do Leonardo Roczy i Rocza. Pierwsza bramka w 8 minucie, czy tam 9. Ale no, jak zwykle ten duet Luis Mata Rocza no, funkcjonuje fantastycznie, ładnie tam Oszbold wyciągnął szota obrońcę Wisły Kraków właśnie z tej pozycji środkowego, dlatego ten nękający napastnik tam jest, żeby wyciągnął właśnie tych środkowych obrońców. Kolejna akcja, znowu na krótko, coś tam jest pochrzanione, mi się wydaje, z tymi różnymi. Pajowicz kontuzjowany, jakieś tam stłuczenie. Oszbold strzela, ale no, myli się w tej sytuacji Oszbold. No i tak jak wam mówiłem, no wyciąga tych obrońców, no jeden z naszych napastników, ten nękający napastnik, i ma miejsca więcej Rocza. Kilkeny podanie od Oszbolta, 2-0, już w 15-16 minucie meczu, ładne podanie, no nie zachował się jak jakiś samolub, jak jakiś Cristiano Ronaldo. Oszbold podaje, ładnie mógł strzelać, ale do Kilkenego, który no troszkę mu ta piłka tam uciekła po tym przyjęciu, ale 2-0 z Wisłą Kraków w 16 minucie meczu. Czyli nie gramy tak źle, no pojedynki główkowe jakoś ten procent tam nie mamy jakiś wielki, ale lepiej jest to niż było ostatnio. Pod akcję teraz Wisły Kraków, doświadczony Błaszczykowski Kuba po prawej stronie, złe dośrodkowanie, złe podanie, już jesteśmy, powiedzmy, no nie w kontrataku, bo to już wszystko poszło się rypacie, ale jest Grosicki po lewej stronie, teraz on, dośrodkowanie do Roczy i Rocza, no z najbliższych metrów nie potrafi pokonać bramkarza gości, szkoda, ale no dominujemy w tym meczu. Luis Mata
Dożbolta, Dąbrowski. Dośrodkowanie do Roczy i Rocza znowu broni teraz Kieszek. Tam było jakieś nieporozumienie między naszymi zawodnikami, chyba to dośrodkowanie, dlatego takie wyszło jak wyszło. No będziemy musieli zmienić tego Pajowicza, wejdzie za niego Zech, bo to jest jedyny nasz prawy obrońca jeszcze w składzie. No i no oprócz Żukowskiego, no ale Żukowski kontuzjowany nie może zagrać w tym meczu. Ładna teraz obrona Miszty, Szkwarka z rzutu rożnego, dośrodkowanie. I szybka kontra, ale no niestety chyba coś z tą kontrą nam nie wyszło. Posiadanie piłki, tak jak widzicie, no nie mamy takiego złego. 49%, no troszkę się polepszyliśmy, tam no waha się między 45 a 55%, ale no to już nie jest to, co było wcześniej, że te posiadanie piłki mieliśmy straszne. No, no tam czasami to nawet po 30% było, a nawet czasami mniej. Czyli no już jestem zadowolony z tego, że jakieś te posiadanie piłki mamy wyższe. Rocza zejdzie oczywiście z boiska, wejdzie za niego Zachowicz, aczkolwiek to nie jest jego no taka pozycja, powiedzmy, odgrywającego. I jeszcze może właśnie za Pajowicza wejdzie Zech, który Pajowicz, który jest no jakiś tam, nie wiem, stłuczenie może ma albo coś, no to też opuści plac gry. Pajowicz, jego ostatnie podania do Zachowicza, Zachowicz do Ożbolta, wychodzi na pozycję Grosicki, ale nie było podania do naszego zawodnika, jest teraz Grosicki, obok niego Luis Mata, właśnie do niego podanie, dośrodkowanie Luisa Maty, kolejna akcja i kolejna asysta Luisa Maty. No właśnie dlatego kocham tego zawodnika, za te jego asysty. Tjasz Begić strzela bramkę z najbliższej odległości, shot nie upilnował Begicia. Kieszek jeszcze próbował tą piłkę tam wyciągnąć ręką, ale niestety dla Wisły wygrywamy, prowadzimy w tym meczu 3 do 0 już. Grosicki z rzutu wolnego, to się rozstrzygowanie strzał, ale Kostas myli się w tej sytuacji. No szkoda, by było 4 do 0, to jakoś by było lepiej. Oczywiście zmieniamy Luisa Matę za Jemetsa. Taka standardowa moja zmiana w meczach. No Jemec jest o wiele lepszym zawodnikiem, właśnie o to chodzi, ale jakoś ma o wiele mniej tych asyst. Nie jest jakoś tam bardzo usposobiony ofensywnie. Zech, dośrodkowanie do Grosickiego. Czy był spalony w tej sytuacji? No mi się wydaje, że nie było. Ładnie Grosicki tam wyszedł i później wszedł z powrotem w te pole karne. Frydrych, złe wybicie, Zech, dośrodkowanie, no na styk był tam Grosicki, Fila chyba się spóźnił i dlatego, no chyba ta bramka, no raczej, no na pewno już jest uznana, no tak jak widzicie, no Grosicki nie jest na spalonym. 4 do 0 z Wisłą Kraków, 90, koniec meczu, 20 sytuacji, 8 na bramkę, 4 strzelone bramki, a więc dobrze się spisaliśmy w tym meczu. 51% posiadania piłki, no po prostu, no rządziliśmy w tym meczu, Wisła jakieś tam strzały miała, ale to jakieś strzały groźne nie były. Dawid Szot, bardzo słaby mecz w Wiśle Kraków, na nasze szczęście bardzo dobry mecz Kamila Grosickiego po lewej stronie, który tam niezadowolony jest z tego, że po prostu nie otrzymuje w tego czasu gry, który miał obiecany. Tutaj jakieś mamy już oczywiście problemy w naszej drużynie, no ale to problemy tam takie natury, no kto gra, a kto nie gra, no to muszą się niestety pogodzić z tym. Jeszcze kolejek wiele nam zostało, w następnej kolejce gramy, w następnym meczu bardziej gramy z Piastem w trzeciej rundzie Pucharzy Polski, no ale my się spotkamy tam w jakimś meczu, nie wiem, no troszkę dalej, może z Lechią, bo to będą mecze właśnie takie, które będą ważyły się Mistrzostwo Polski. Po 17 meczach mamy 38 punktów, no czekamy, aż Lech gdzieś tam potraci te punkty. Nie pamiętam, czy jeszcze z Lechem będziemy grać? Chyba będziemy jeszcze, mi się wydaje. Będziemy z Lechem grać no, na 5 kolejek przed końcem, a więc no zobaczymy. Ile, która to kolejka w ogóle jest? A, to my jeszcze nie zagraliśmy nawet połowy sezonu. No to właśnie, no to jeszcze będziemy na pewno grać z Lechem. Właśnie teraz nastąpiła, to jest ostatni mecz
pierwszej połowy, no, rundy wiosennej, który gramy w środku zimy. No to tak troszkę śmiesznie, no ale 17 meczów, 38 punktów, na drugim miejscu jesteśmy z Lechią, która też no, goni nas i Legią za nami. Wisła Kraków właśnie teraz rozgromiona przez nas i czekamy na mecz Lecha. No może potknie się gdzieś im noga, no aby się na mnie gdzieś tam nie potknęła, no potknęła nam się z Piastem właśnie tutaj. No. To taki był mecz, no, w którym straciliśmy troszkę ten dystans do Lecha, ale nic nie szkodzi. Jeśli chodzi o rozgrywki Leandro Rocha, nawet zobaczymy sobie tutaj. Zwoliński jest pierwszy, teraz znowu wyprzedził chyba jakoś Leandro Rocha. 14 bramek nasz napastnik, 15 Zwoliński. Luis Mata, średnia ocen, no, jeden z najlepszych zawodników tej ligi. Asysty 9, tak jak widzicie, no, Luis Mata rządzi w asystach, jeśli gra na lewej obronie. Nie wiem, jak to jest, jeśli gra na. Jako ofensywny lewy pomocnik, ale asyst ma całe mnóstwo. Dobra, taki odcinek. Lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!